się, manemaneczko kochani, z tej strony Manojek. I dzisiaj coś innego niż zazwyczaj. Dzisiaj nie będzie żadnych gier, dzisiaj będzie vlog. Jak wiecie, podczas nagrywania gier tak naprawdę nie ma czasu, żeby wejść w pewną konekcję z wami. Nie mam czasu opowiadać o swoim życiu, o swoich problemach, o tym, co mnie interesuje, a co mnie nie interesuje. Więc myślę, że przynajmniej raz w tygodniu będą wychodziły vlogi. Zobaczymy jeszcze w jaki dzień, ale te vlogi na pewno będą. Jako pierwszy vlog pomyślałem, że zrobię pewnego rodzaju Q&A, tak zwany FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania. Bo choć to dopiero początek mojego kanału, to jestem pewien, że te pytania będą się bardzo często powtarzały, a ja też chcę, żebyście troszeczkę więcej o mnie się dowiedzieli. Okej, tak więc przechodzimy do pytań. Dlaczego masz różowe krzesło? Tak, jak widzicie, moje krzesło naprawdę jest różowe. A powód jest bardzo prosty. Kiedy przeprowadzałem się, pomyślałem, że fajnie byłoby mieć nowe krzesło, bo stare miało już 8 lat i się praktycznie rozpadało. Akurat wtedy pracowałem, więc miałem troszeczkę pieniędzy do wydania, ale to nie był powód, dla którego kupiłem akurat takie krzesło. Jak wiecie, takie krzesła są bardzo drogie, a ja szukałem po prostu zwykłego krzesła, na którym byłoby mi dość wygodnie. No i tak szukałem, wiadomo, ceny wahały się od tam 300, 400, 500 zł, to był taki mój budżet, który chciałem wydać na krzesło. Jak wiecie, takie krzesła kosztują po 1000, po 1200 zł, więc nawet o tym nie myślałem tak szczerze. Ale pewnego dnia wchodząc na Allegro zobaczyłem, że właśnie ta firma, w której mam krzesło, to nie jest żadna reklama, wystawiła różowe krzesła za 700 zł chyba, no troszkę więcej, tam prawie 800 z wysyłką wyszło. Więc pomyślałem, że dlaczego nie, to jest duża oszczędność, wydam 300 zł więcej, ale będę miał porządne krzesło, które będzie... Wtedy myślałem, że będzie super wygodne i odmieni całe moje życie. I powiem wam szczerze, że na początku trochę się zawiodłem, bo jednak nie było czuć tak wielkiej różnicy po przesiadce z mojego starego. Chociaż no okej, z tamtego nawet na taborecie się wygodnie siedziało, bo już metalowe pręty mi się wbijały w dupę, bo już tak było wysiedziane. To nie było aż tak wygodne, ale po siedzeniu na nim przez kilka miesięcy mogę stwierdzić, że naprawdę mi pomogło, bo kiedyś ból pleców był u mnie na co dzień. Obecnie nie bolą mnie w ogóle, więc... Pod tym względem są super. Ogólnie no są wygodne, super wyglądają, ale jest różowe, więc zawsze mogę powiedzieć, że kupiłem je dziewczynie. Jak się nazywasz i ile masz lat? Tak więc ja jestem Adrian Molenda, jestem z rocznika 9-5, tak więc to tyle. Gdzie mieszkasz? Obecnie mieszkam we Wrocławiu, gdzie się uczę. Wynajmuję pokój we Wrocławiu wraz z moją dziewczyną. Ogólnie urodziłem się i przez większość czasu mieszkałem w Świdnicy. To też jest niedaleko, to jest 50 km od Wrocławia, więc na weekend wracam do domu zazwyczaj. No i tam dorastałem, skończyłem szkołę i na studia wyjechałem właśnie do Wrocławia. Uczysz się czy pracujesz? Tak jak już mówiłem, studiuję. Studiuję politologię z tego względu, że jestem po technikum ekonomicznym, a jak wiecie, polityka też ma dużo wspólnego z ekonomią, więc poszedłem na to. Ogólnie kierunek bardzo mi się podoba, jest naprawdę ciekawie. Są niektóre przedmioty, które kompletnie nie wchodzą w jakby schemat moich zainteresowań, ale połączenie historii, ekonomii, polityki naprawdę super ze sobą współgra. Masz dziewczynę bądź chłopaka? Tak, jak już mówiłem, mam dziewczynę, nazywa się Gabrysia. Jesteśmy już ze sobą ponad 3 lata. Poznaliśmy się w szkole, ja chodziłem do technikum, w tym samym technikum było liceum sportowe, do której ona chodziła. No i tak się poznaliśmy i w sumie od tego czasu jesteśmy ze sobą szczęśliwi. Czym się interesujesz? Ja ogólnie jestem człowiekiem ogroma pasji. Robiłem w życiu chyba wszystko, trenowałem sztuki walki, biegałem, grałem w piłkę nożną, ping-ponga, no i tak naprawdę wszystko, co można było robić, to ja... O, tańczyłem bardzo długo, jak byłem mały, do czasu, kiedy mój tato powiedział, że tańczenie jest dla pedałów i muszę iść na piłkę. Tak czy siak bardzo fajnie wspominam te czasy. Gady, czyli moją pasję, którą wszczepili mi rodzice, zwłaszcza ojciec, od dzieciństwa mieszkałem w domu z jaszczurkami, z wężami. I kiedy ja dorosłem do posiadania własnych zwierząt, kiedy miałem chyba 16 lat, kupiłem swojego pierwszego węża i to bardzo szybko się rozrosło. W pewnym momencie mojego życia miałem około, nie wiem, 15 węży i 40 jaszczurek w domu, które rozmnażałem, sprzedawałem bądź też zostawiałem. Obecnie też mam jaszczurki, mam je 3 i kiedyś wam na pewno pokażę. Te jaszczurki są takie bardzo małe, ale kiedyś, na przykład kiedy byłem mały, miałem 2-metrowego legwana zielonego, który mnie ugryzł. Tak, ugryzł mnie, mam tu bliznę, nie wiem czy będzie ją widać. Ale to naprawdę nie zmieniło nic w moim stosunku do gadów. Moją dużą pasją od takich właśnie średnich lat dziecięcych, już dorastania, też jest muzyka. Muzykę zacząłem się bawić tak naprawdę muzyką w pierwszej klasie gimnazjum, czyli już kawał czasu temu. Nigdy nie próbowałem wejść w to tak 100% na serio.
Ale jeżeli chcecie posłuchać, jak to mi wychodzi i jak to mi wychodziło na przestrzeni lat, to w opisie macie link do mojego kanału na SoundCloudzie. Tam mam te nowsze produkcje, tam są też odnośniki do moich starych produkcji, z których może nie jestem zbyt dumny, aczkolwiek myślę, że cały czas się poprawiam i jeżeli znajduję czas, to robię. Ale to jest naprawdę bardzo czasochłonne. Dlaczego postanowiłeś założyć kanał na YouTube? Już odpowiadam. Moje pierwsze kroki na YouTube były gdzieś mniej więcej w 2010-2011 roku. Tak jak mówiłem, kiedy zacząłem robić muzykę, wpadłem na pomysł założenia kanału, na którym bym promował tą muzykę. Więc wrzucałem piosenki, niestety nie moje, a większych producentów i kanał bardzo... Znaczy, kanał szybko się rozrastał, ale bardzo szybko został uciszony. To spowodowało, że nabrałem odrobinę doświadczenia w tym wszystkim i zapragnąłem sam to robić. Też miałem kilka kanałów po polsku z grami, ale to cały czas nie było. Coś nie było nie tak. Albo nie miałem dobrej kamerki, albo miałem zły mikrofon. Zawsze coś mi przeszkadzało. I bardzo żałowałem, że nie potrafię skupić się na jednym, ale no taki byłem. Mam nadzieję, że już taki nie jestem. Jak planujesz rozwijać swój kanał? Ja najbardziej lubię grać w takie małe gierki, w te online i w te nie online, czyli tak zwane indyki, po prostu śmieszne gierki, w których można się dobrze bawić, niekoniecznie spędzając przy tej grze 24 godziny, tak? Będzie też na pewno, będą też filmiki z GTA 5, z Trackmania, z Trials Fusion, takie gry, albo Beam Engine, tak? Gry typu akcja samochodowa, gdzie się dużo dzieje, gdzie się ścigasz, albo gdzie rozwalasz, gdzie robisz jakieś skoki. To są gry, na których ja się wychowałem i w których bawię się najlepiej. Będą też vlogi, jak już mówiłem, raz w tygodniu myślę, że coś się pojawi, jakiś vlog albo jakiś challenge, coś, gdzie nie będzie gry, tylko będziecie widzieć moją twarz, może też Gabrysi twarz. Myślę, że to bardzo pomoże mojemu kanałowi, tak jak mi to pomoże troszkę, wiecie, nabrać kontaktu z wami, bo dla mnie to jest bardzo ważne, w sumie najważniejsze. Dobra, bo to miał być szybki filmik, takie szybkie Q&A, najważniejsze pytania, a wyszło już trochę dużo, już ponad 20 minut nagrywam. Wy na pewno będziecie mieli trochę krócej. I kolejna już ostatnia moja prośba, jeżeli gdzieś pod moim filmikiem zobaczycie jakieś pytania, na które odpowiedziałem w tym filmie, to odsyłajcie proszę was ludzi do tego filmu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, było mi bardzo miło i bardzo fajnie mi się z wami gadało. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmikach. I dziękuję i trzymajcie się i zostawcie łapkę, suba i w ogóle uba, a na dzisiaj też wszystko, tak więc pa, pa.